Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Na pewno to nie było nasze dobre spotkanie. Myślę, że przede wszystkim do przerwy zagraliśmy bojaźliwie i po prostu nie utrzymaliśmy ciśnienia. Ta świadomość, że trzeba stąd dzisiaj wywieźć punkt przynajmniej, była duża, ale niestety nie znalazło to potwierdzenia w jakości, przede wszystkim w jakości gry do przerwy. Po przerwie zaczęliśmy grać swoje i myślę, że możemy mieć tylko do siebie żal, że nie graliśmy tak, jak graliśmy do momentu, kiedy zdobyliśmy bramkę wyrównującą, że nie graliśmy tak do końca. To był nasz, myślę, błąd, ale to znowu myślę, że psychika, głowa, nie wszyscy to potrafili unieść. Strata bramki też, myślę, w końcówce, kiedy wydawało się, że przynajmniej dwukrotnie mieliśmy szansę tą piłkę wyprowadzić. Graliśmy niedokładnie, graliśmy chaotycznie, nerwowo. Pozwoliliśmy przeciwnikowi dośrodkować, no i skończyło jak się skończyło. Zdajemy sobie sprawę, że to może nas bardzo dużo kosztować, ale niestety tak się stało. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Czy ten się spodziewał, że Gieksa będzie aż tak dobrze dysponowana dzisiaj? Gieksa była tak dobrze dysponowana, że od 55 minuty, nie wiem czy udawali, ale leżał co drugi zawodnik na tym boisku i dlatego mówię, że jeśli ich łapały już skurcza rzeczywiście od tej 55 minuty, to my możemy sobie tylko pluć w brodę, że nie wykorzystaliśmy tego i nie graliśmy do końca tak, jak powinniśmy grać, tylko też cofnęliśmy się i oddaliśmy pole przeciwnikowi. No tak, dzień dobry. Bardzo energetyczny mecz z bardzo dużą przewagą GKS-u Katowice w pierwszej połowie. To był w zasadzie mecz, można powiedzieć, na jedną bramkę. W drugiej połowie mecz się wyrównał. Ruch 15-20 minut osiągnął przewagę, było bardzo niebezpiecznie. Grał tą swoją piłkę bezpośrednią, nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce i zagrać tak jak tą pierwszą połowę. Ale wydaje mi się, że jednak od tych 70 minuty, w szczególności po zmianach, które były w naszym wykonaniu dzisiaj doskonałe, zasłużenie, żeśmy wygrali. Z przytupem w doliczonym czasie. Wiadomo, że to jeszcze bardziej wzmaga emocje. Jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytanie. Katowicki Sport. Pamiętam, że to personalia może. Patryk Szczuka, Dawid Kudła. Jak duże było tu obawa, niepokój. Jak bardzo was ta sytuacja zaskoczyła, że bez Kudły zagracie. No dla niego pewnie Rudzianina też to były bardzo, bardzo ważne derby. To znaczy Patryk jest przygotowywany przez trenera Salachnę bardzo pieczołowicie do tego, żeby bronić. I rzeczywiście w tym sezonie otrzymał 3 takie dość mocne egzaminy. To był GKS Tychy, potem mecz w Gdyni z Arką i dzisiaj z każdego tego egzaminu wychodzi coraz mocniejszy i wydaje mi się, że rośnie nam naprawdę bardzo dobrej kategorii bramkarz. Świetny występ Patryka. Przy tej główce Szczepana, nie? To była spektakularna już interwencja, to można tylko pogratulować. Wasilewski, on już sam chyba, nie wiem, 75 minuta była kołowrotek, pokazał, to jak żeście go przy życiu utrzymali? Zawodnicy byli się bardzo mocno zaangażowani i rzeczywiście skala tych emocji była. Nikt nie chciał absolutnie w danym momencie osłabiać zespołu, nawet jeżeli w pewnym momencie czuł jakąś słabość, to też byliśmy tak umówieni, żeby szczerze to artykułować, ale bardzo ładnie dociągnął mecz do końca. No, to tak polega, niekiedy trzeba z tymi swoimi słabościami po prostu wygrać i dzisiaj widziałem bardzo dużo właśnie takiej walki. Pomogły wam trybuny, pomogła wam chyba ta otoczka, nie? Że to była taka Gieksa, z taką werwą, że wielu takich meczów nie było w tych ostatnich latach. Do swego czasu powiedziałem zdanie, które potem było bardzo dziwnie zinterpretowane, że miejsce kibiców jest na trybunach. Dzisiaj, jeżeli patrzyłem na te trybuny, w jaki oni sposób wspierają swoją drużynę, to naprawdę po meczu byłem wzruszony, ale tutaj chodzi o powtarzalność. Tak miał to analizie takie poczucie, że to jest, nie wiem, być może osobiste też dla trenera, pożegnanie z Bukowem, z tym stadionem, z kibicami? To nie jest moje pożegnanie, bo pożegnanie z Gieksą na pewno, bo jeszcze mamy mecz w Chojnicach, a jeżeli skończy się sezon, to na pewno usiądziemy w gronie ludzi decyzyjnych i będziemy się zastanawiać, co robić. Ja powiem szczerze i bardzo dziękuję za to wszystkim w GKS-ie Katowice, że takich rozmów po prostu jeszcze do dzisiaj nie miałem. Wszystko jest przed nami.
tak patrząc dzisiaj na jakim pułapie graliście, to aż żal, że ten sezon się tak poukładał pewnie, bo widać, jaka jest energia tu w tej społeczności też. Tylko, że no, trzeba takich okoliczności, żeby ona się gdzieś uzewnętrzniła. No prawda jest taka, że rzeczywiście ta runda, jeśli chodzi o punkty, to na co kibice czekają, to dla nas po prostu była średnio udana. Natomiast w bardzo dokładnej i rzetelnej analizie każdego meczu myśmy naprawdę w wielu meczach grali bardzo dobrze i niestety nie przełożyło się to na punkty. No można tego bardzo żałować i na pewno tego żałujemy. Na pewno nie mieliśmy też skali szczęścia w całym sezonie na przykład takiego, jak nie jedna drużyna w tych rozgrywkach miała. Znam jedną, która miała bardzo dużo szczęścia. Jest po prostu tam, gdzie jest. Może gdybyśmy mieli tyle, to bylibyśmy wyżej. Ale nie ma co po prostu przeklinać losu. Wydaje mi się, że natomiast opinia co do sposobu gry GKS-u Katowice po prostu w gronie ludzi, którzy się rozgrywkom przyglądają, jest po prostu dobra.